Zesłanie i szybko, bo już się nagrywa. Ja potem, wiesz, powycinam, nie? Co niepotrzebne. Dobra, jedziemy się przejechać. Taka popołudniowa przejażdżka jak zwykle, tylko tym razem jadę z fanem motocyklizmu, z panem Sylwestrem, który chciał się ze mną w końcu przejechać. Jest też, mówił, że moim widzem, ogląda odcinki filmów. Także jedziemy, zobaczymy, się przejedziemy. Jechać. Co takiego? Mówię, że w końcu wyszło jechać. No, przejedziemy się, zobaczymy. Na razie wszystko dobrze idzie. Zbliżamy się do naszego miejsca docelowego, czyli Silvarium. Nie oglądałem, nie. W Giżycku jak byłeś? Bo w hotelu był obraz Mona Lizy. Dobra, jedziemy, zobaczymy, jak tam dalej ta droga prowadzi, może dojedziemy. Kurwa, gdzie mój kluczyk? Czekaj. O, ktoś motorem ciśnie. Dobra, siadaj. Panie plecaku. Jedziemy szukać drogi. Ojej, ojej. Ulubione żwirówki. Ulubione żwirówki. Komarek by wiata, bo chrnicia, bo gąbek, miot, miotki, mioty. Abaj, muchom, a nie, kełmówka obrzeżona. To co, to obrzeżane to jeszcze co? Dobra, chodź, bo od samego patrzenia zatrujesz się grzybami. Idziemy, bo zaraz burza nadejdzie i nie dojdziemy do... A tutaj co tutaj jest? Oś. A, cisny, sosny i tymi. Już tu jest pokazane na tych tablicach, co rośnie w tym lesie. Nawet kamienie rosną. Kamienie rosną. Ale jak? Kamienie rosną, ale jak to? Wypuszczają korzenie i rosną. O, woda fajna. O, jakiś stary sprzęt. Panie źródełko. Obieg wody w lesie.
Wow, ale fajnie. No super tu jest. Gdzieś źródło wypływa. I tu nie wpływa. No i tutaj. I dalej taki strumyk. Dalej tam płynie gdzieś. Ciekawe gdzie on płynie. No do jakiegoś stawu pewnie albo rzeczki. O tu jaka fajna, o. Dobrze. O, jak się patrzył. No. Fajne. A tu bociany. Młode. No, młode. Ale że czarne to rzadkość już jest. Czarne rzadkość. No tu. Ptasia chatta. O, jaki pomniczek drewniany, fajny. Fajne to, że był się. Niezły pomniczek zrobiony. Żaby i ropuchy. Ładne miejsce. Każdy wie, co tu chodzi. Późne lato, czyli jest. Pełnie lata, wczesne lato, ale jak to? Wygląda na to, że jest. A, że późne lato, później wczesna jesień. Złota jesień, druga jesień przed zimek. Później jest. Tak jakby 3:50, czyli 15:50. Nie wiem, czy dobrze odczyta. Ale jak to? Ale o co chodzi? Patrz, patrz jaka równara. Kiedyś było. 1924 rok produkcji. Z USA jeszcze. No, przed wojną. Między pierwszą a drugą wojną światową wyprodukowana w Ameryce. Jaki sprzęcior? Ciekawe, gdzie te źródełko idzie. No i to koniec naszej dzisiejszej przejażdżki, wycieczki. Jak się podobała wycieczka? I przejażdżka motocyklem? Zajebista. Fajnie było? Elegancja Francja. No to cieszę się. Rzek. No tam coś tam nie ma. Sylwej, kurwa, uważaj, bo tu dzików pełno. To będę uciekał, najwyżej wejdę na drzewo. Tylko kasków nie zostaw. Idę za tobą, bo jak któryś nagoni, to wiesz, dwóch raźnie będzie uciekać. Tak lekko ciebie przyszywa, nie? Chłodno, chłodno. Super. Tu już wykopali. Pod coś. Coś tam. O,
Sarna, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Kaprelus, coś tam, kaprelus, coś tam. Powinni jeszcze twoją taką tabliczkę tu bachać. Tabliczkę? Ze słowem... Sylwester, coś tam, coś tam. Oj, wyjdziemy my w ogóle? A no właśnie. Ciekawe mi, co tam się wyjdzie. Świerk pospolity. Idziemy, ale dokąd my idziemy? Gdzie my wyjdziemy? No nie wiem, dokąd ta ścieżka prowadzi. Może przebijamy się przez gaszczę? Gaszczę? Nie, tam mi się daje, że jest. Może można tam tędy. No tu wilk. Widzisz, tu pewnie też wilki są w tym lesie. No jakby tu w nocy przyszedł, to... Wiesz, nie trzeba w nocy, wilki też w dzień chodzą. Jakaś kapliczka? Kapliczka. Czy idziemy dalej tam, czy... Nie, tu wychodzimy. Tam to nie wiadomo. Coś tam jeszcze jest, ale już. Fajnie się jechało. Fajny motorek. Przydał mi się taki, ale mniejszy. Wycisnął, ile fabryka dała. No i to już koniec naszej wycieczki. Ważne, że się podobało. Przelecieliśmy kawałeczek drogi i wracamy z powrotem. Jak to Ferdyk mówi? No i gitara.